Pogoda w Polsce w ostatnich tygodniach nie jest typowa dla zimy. Po dość śnieżnym i mroźnym grudniu, styczeń upływa pod znakiem wyjątkowo łagodnej aury. Ciepłe zimy rzeczywiście zdarzają się w naszym klimacie regularnie, a w ostatnich latach odnotowano ich znacznie więcej niż w przeszłości. Taka zmiana w klimacie sprawia, że można coraz łatwiej spotkać ptaki, które już nie migrują do cieplejszych regionów, tylko z powodzeniem próbują przetrwać zimę. Podmokłe śródleśne łąki to idealne środowisko dla jednego z największych ptaków żyjących w Polsce – żurawia. Jest to jedna z dwóch par zamieszkujących te tereny. W zeszłym roku udało im się wychować jednego młodego, który nadal przebywa w towarzystwie rodziców. Cała trójka przeczesuje moczary w poszukiwaniu pożywienia w skład, którego wchodzi głównie pokarm roślinny, wszelkiego rodzaju nasiona, uzupełniane gryzoniami, owadami i mięczakami. Żuraw zachwyca swoją dostojnością i gracją, to iście królewski ptak, któremu przypisuje się wręcz arystokratyczne maniery, wyniosłość, smukłe kształty ciała oraz wytworne ruchy. Jest symbolem nadziei, szczęścia, wierności czy budzącej się do życia wiosennej przyrody. Puszczę Sandomierską zamieszkuje wiele gatunków małych ptaków. Jeden z nich, krzyżodziób świerkowy, jest dość niezwykły ze względu na nietypowy kształt dzioba. Jego dolna i górna część krzyżuje się wzajemnie na końcu, a powodem tej adaptacji jest wybieranie nasion z szyszek drzew iglastych, a zwłaszcza świerków. Upierzenie samca jest ceglasto-czerwone, a samicy szarozielone z brązowymi skrzydłami i ogonem u obu płci. Ruchliwa drobnica przyciąga uwagę czającego się w krzakach krogulca. Ten niewielki drapieżnik z rodziny jastrzębiowatych występuje na terenie całej Europy i zamieszkuje głównie tereny leśne. Jego pożywienie stanowią drobne ptaki i ssaki. Polują z zasadzki, przenikając wśród gałęzi drzew, by nagle wpaść na swoją ofiarę. Podmokłe tereny są skupiskiem znacznej ilości obumarłych starych olch, w których z kolei nie brakuje różnego rodzaju insektów żerujących w drzewie, a najpowszechniejszym z nich jest kornik drukarz. Takie miejsca to raj dla wszelkiego rodzaju ptactwa, a w szczególności dla dzięciołów. Podczas łagodnych zim oraz wiosną dzięcioły mogą nakłuwać korę brzus i pić wyciekający z nich sok.
Beztrosko pasący się w pobliżu ambony myśliwskiej młody łoś obgryza drobne gałązki. Jego niewielkich rozmiarów postura wskazuje, że to zeszłoroczny cielak. Łoś to największy gatunek z rodziny jeleniowatych występujący w Polsce. Niestety stanowi on obiekt zainteresowania myśliwych ze względu na imponujące rozmiary i okazałe poroże. W latach 90. intensywne polowania na te zwierzęta doprowadziły do spadku populacji. Dzięki wprowadzeniu całkowitej ochrony, z roku na rok liczba osobników stale rośnie. Podczas naszych wędrówek przez lasy i polany mogliśmy śledzić życie dzikich zwierząt, a Puszcza Sandomierska to miejsce, gdzie natura ukazuje swoje piękno w często niespodziewanych momentach. Ciepła zima to przypomnienie o zmieniającym się klimacie i jego wpływie na nasze środowisko. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o te unikalne ekosystemy i chronili je przed wpływami człowieka.